Hołd Pruski. Czym był, co do niego doprowadziło, jakie miało efekty? 10 kwietnia 1525 roku doszło do Hołdu Pruskiego, czyli czegoś, co obecnie nazywamy Hołdem Pruskim, a było końcem Prus Zakonnych, czyli państwa krzyżackiego, które stało się od tego momentu lennem Polski i zostało przekształcone w Księstwo Pruskie. Sam hołd był wynikiem podpisanego dwa dni wcześniej, czyli 8 kwietnia 1525 roku, takiego aktu pomiędzy Zygmuntem I Starym a Albertem Hohenzollerem, który ten akt stwierdzał, że to państwo zamiast państwa zakonnego stanie się państwem świeckim, państwem z religią mm, luterańską jako religią państwową, a Albert Hohenzoller, będzie głową tego państwa i dopóki można powiedzieć, będzie miał męskich potomków, dopóty to państwo będzie suwerenne, a później przejdzie jako część Polski. Było to pierwsze, Prusy były pierwszym państwem świeckim, które miało religię jako religię państwową luteranizm, czyli takie pierwsze państwo protestańskie. Jak do tego doszło? Oczywiście ten początek upadku tego państwa to już wojna trzynastoletnia, kiedy Polska zdobyła dosyć dużą przewagę nad państwem krzyżackim. Do tego członkowie zakonu coraz bardziej stawali się, można powiedzieć, świeccy stawali się cywilami. Ta ich religijność była tylko na zewnątrz. Mieli rodziny, zachowywali się jak zwykli ludzie, jak arystokracja, jak szlachta. Czyli taki proces laicyzacji i tylko pozory religijności. Do tego doszła wojna z lat 1519-1521, oczywiście wojna polsko-krzyżacka. I do tego, chociaż zakończyła się ona traktatem pokojowym, który właśnie wygasał w 1525 roku, to jednak. Wówczas dzięki wsparciu Rzeszy Niemieckiej i papieża, krzyżacy niejako się wybronili, ale z powodu tej coraz mocniej postępującej laicyzacji do tego rozpowszechnienia się luteranizmu, ta Rzesza przestała wspierać te, to państwo zakonne. I żeby po prostu wyjść z tego jakoś w najlepszy sposób, Albrecht, Albrecht Hohenzollern stwierdził, że stanie się lennikiem Polski, stworzy państwo świeckie i będzie to najlepszy wybór, jaki się da. I o ile po tym hołdzie pruskim wszystko było w porządku, dopóki żył Albrecht Hohenzoller był dobrym lennikiem, to wiemy, że później wyhodowaliśmy sobie przez szereg błędnych decyzji państwo z którego powstały prusy, które były jednym z rozbiorców Polski. Ale dlaczego nie zajęliśmy tych prus? Dlaczego po prostu nie wchłonęliśmy ich do siebie? W tamtym okresie ówcześni uważali, że to było coś świetnego, że w końcu udało nam się to państwo krzyżackie można powiedzieć, rozbić. Stworzyliśmy swojego lennika, który będzie naszym lennikiem i wszystko będzie w porządku. No ale efekty były jakie były. Teraz wiemy, że to jest błąd. Dlaczego nie zajęliśmy tego państwa? Dlaczego Prusy wtedy zakonne nie stały się częścią Polski? Mieliśmy problemy na wschodzie. Ta Unia z Litwą to jeszcze nie było coś takiego mocnego. Baliśmy się do tego tej Rzeszy Niemieckiej. Jak się okazało, niesłusznie mogliśmy to o wiele lepiej rozegrać. I chociaż wiemy, że to teraz błąd, że to włączenie plus byłoby czymś o wiele lepszym, mielibyśmy tam wysoko rozwinięte państwo, nie byłoby tego zagrożenia z tamtego regionu, to niestety o historii tak można rozmawiać, wiedząc jakie będą efekty długoterminowe. Ale pamiętajmy, że. Hołd Pruski był niejako według tamtejszych ludzi końcem niebezpieczeństwa, końcem tego zakonu krzyżackiego, który przez ponad 200 lat można powiedzieć bruździł nam cały czas. Co, cały czas dochodziło do wojen, do zagrożeń, a od tego czasu uważano, że będzie wszystko w porządku. Rozwinęło się to w troszkę inny sposób, ale to inna historia, to już inny temat, a kiedyś inny materiał. Dziękuję za uwagę zasubskrybuj, oceń, skomentuj, naciśnij dzwoneczek, spójrz na inne materiały.